Dzień dobry. Dzisiaj będzie recenzja. Recenzja kredek Prismacolor, bo są dziwne i inne. No i są również drogie, więc mój zestaw 72 kolorów kupiłam używany, no bo w sumie czemu nie? Wszystkie kolory były zgodne z zestawem, a żadnej nie brakowało. Opakowanie jest metalowe, podoba mi się również projekt grafiki, a szczególnie to połączenie matu z folią błyszczącą. Pudełko jest dosyć grube, no w końcu musi pomieścić te 72 kolory. Z tyłu na opakowaniu widać troszeczkę mnie i ogólnie pełny wykaz kolorystyczny zestawu. Jest także kilka informacji o tym, że kredki są miękkie i tak dalej. No, wszystko w swoim czasie i dzisiejszej recenzji. Co ciekawe, na opakowaniu jest napisane, że kredki wyprodukowane zostały w Meksyku, a opakowanie w Chinach. To było takie urozmaicenie najwyraźniej, no a w środku mamy kredki. Już sobie je poukładałam kolorystycznie, żeby było miło patrzeć. No i tak właśnie się prezentują. Trochę zrobił się z nich las liściasty, ale nie szczególnie przeszkadzają mi te różnice w wysokościach. Same kredki w mojej opinii wyglądają dosyć przeciętnie. Proste, okrągłe trzony, bez lakierowanych końcówek, ze srebrnymi tłoczeniami. Jakoś kompletnie nie pasują mi do wizerunku kredki z wyższej półki. No ale ostatecznie to nie wygląd pracuje na reputację, tylko grafity. No powiedzmy, że to była taka moja skromna dygresja odnośnie wizerunku kredek. No, a kredki wygodnie można wyciągnąć z pudełka. Wystarczy chwycić palcem za wgłębienie u góry i po prostu sobie je podhaczyć. Oczywiście z ciekawości przetestowałam sobie zgodność kolorów z tym, co podane jest na opakowaniu. I jedynym kolorem, który kompletnie mi nie pasował, był 1056. Na opakowaniu zaznaczony jest jako jasny szary, a w rzeczywistości okazał się być ciemnym szarym wchodzącym pod kolor grafitowy. A teraz trochę o samych grafitach. Powiem tak, kredki są niezwykle miękkie. Mam wrażenie, że płyną po prostu po papierze, albo kartce, jak kto woli. Mają bardzo ładne, intensywne kolory i dobrze kryją. Niezależnie od tego, jak niechlujnie je nałożymy, można zawsze to skorygować i nie będą się grudkować. Przynajmniej ja nie miałam z tym problemu. Kredki bardzo dobrze pracują z warstwami. Można nakładać wiele warstw i wciąż będą dobrze kryć i dobrze się nakładać. No a najważniejsze, że kolory nie będą tracić na sile. No, pod tym względem byłam bardzo mile zaskoczona. Odniosłam również wrażenie, że Prismacolory zachowują się bardzo podobnie do pasteli olejnej, choć naturalnie nie mają z nią nic wspólnego. Są po prostu bardzo miękkie i dobrze kryją niezależnie od ilości warstw. Jak widać, próbkę przygotowuję nieco niechlujnie, a i tak kredka dobrze kryje. I gdybym dokładnie kreśliła rysikiem, zakryłabym pozostałe kolory idealnie. Do
Dodatkowo, pomimo niechlujnego nakładania kolorów, grafity spisują się na medal. Nie stwarzają problemów, a przynajmniej nie stwarzały mi problemów. Naturalnie pylą, czyli zostawiają drobny pyłek, ale zauważyłam, że to bardzo charakterystyczne dla miękkich grafitów. Czasem zdarza mi się to również przy polikolorach, miałam tak również przy kredkach Arteza. Natomiast w przypadku Prismacolorów okazało się, że ciężko ten pyłek zmyć. Ciężko go w ogóle zebrać, nawet palcem. Także jak widać, jest tego mnóstwo, dlatego postanowiłam zaopatrzyć się w specjalny odkurzacz do biurka. Ale o moich gadżetach i podobnych rzeczach może zrobię filmik osobno. Ogólnie bardzo fajnie mi się rysowało tymi kredkami. Uważam, że bardzo dobrze współpracują. Można nakładać wiele warstw bez problemu, poprawiać. Bardzo miłym akcentem jest fakt, że jasne kolory można nałożyć na ciemne i będą wyraźne, dobrze kryjące, co trudno osiągnąć w przypadku innych kredek. Tak więc tutaj można rozjaśniać kolory z konkretnym efektem. Biała kredka z zestawu sprawdziła się znakomicie. Nie potrzebowałam zamienników, ale nawet gdyby tak było, to trudno byłoby je znaleźć, bo moja standardowa opcja, czyli Derwent Drawing, nie chciała współpracować z Prismacolorami. No. Myślę, że po prostu grafity zbytnio się od siebie różniły. Muszę również wspomnieć o tym, że grafity tych kredek mogą płowieć. W sensie dosyć szybko pokrywają się jasną mgiełką, którą można bez problemu zlikwidować, kryjąc pracę fiksatywą. To cecha, którą można zaobserwować również w wielu innych kredkach, więc nie jest to nic nadzwyczajnego. Niestety nie mam pojęcia, dlaczego tak się dzieje, ale tak się dzieje i tyle. Zdarzyło mi się również, że kolor cielisty zrobił rysę innego odcienia. Ale był to w sumie jednorazowy epizod i naprawdę nie wiem, skąd się wziął. Koniec muszę wspomnieć o składzie, pomimo że kredki Prismacolor pachną mi olejem, są na bazie wosku. Tak już jest i chyba nic tego nie zmieni. Podsumowując, są to kredki specyficzne. Bardzo miękkie kredki, które dobrze pracują z warstwami. Można nakładać kolory jasne na ciemne i zachowają one swoją intensywność. Są to kredki drogie, dla mnie troszkę za drogie, ale uważam, że grafity prezentują klasę i myślę, że będę jeszcze z nich korzystać. Recenzja dotycząca tych kredek pojawiła się już również na moim blogu. Tutaj ujęłam chyba te najważniejsze cechy, więc jeżeli komuś mało, to zapraszam do czytania. No i tak sobie myślałam jeszcze, żeby na żywo porozmawiać o papierach pod kredki. To takie koty za płoty na przełamanie lodów, a potem zobaczymy co dalej. Co wy na to?